są tutaj dwa pokrętła na tym radiu. To jest najprostsze urządzenie. Pierwsze z tych pokręteł, to większe, ma cyferki. Powinny wszystkie być ustawione na jedynce. Strasznie, że tak powiem, szeroko ludziom się otwarły serce na samą pomoc, tak? Bo z jakiegoś wychodziłeś z założenia, że przyjeżdżasz na granicę, zabierasz ich gdzieś w miejsca pobliżu twojego zamieszkania, a potem okazywało się, że te destynacje są po prostu zupełnie różne i no nie mogłeś odmówić, tylko jechałeś tam, gdzie trzeba było po prostu. Jest godzina 6 rano. Z aktywistami z krakowskiej grupy Letiacha zaczynamy podróż od przejścia granicznego w Medyce. Przed nami jeszcze odprawa i jazda do Lwowa. Halo, halo, słychać mnie? Ty, Jakub, słychać cię. Dobra, ruszamy i teraz na migacze. Dwoje? Dwoje. Na granicy spokojnie, tylko ukraiński system dalej nie działa. Każdy paszport jest fotografowany telefonem i wpisywany do systemu. Trochę to trwa. Podobnie było, gdy na granicy stały dziesiątki tysięcy osób. Wjeżdżamy do Ukrainy. Jedziemy drogą, na której jeszcze niedawno działy się dantejskie sceny. Ludzie stali w 40-kilometrowej kolejce. Porzucali samochody, by tylko dostać się do Polski. Teraz jest spokojniej. W Mościskach, niedaleko granicy, spotykamy Mariana. Rodzinę wywiózł do Polski. Zanim dostanie kartę powołania, działa w grupie obrony terytorialnej. Samotny pan trochę? Nie, mam chłopaków, tutaj pomagam. Są różne zmiany, dyżury, każdy ma swoje miejsce, nie? Każdy ma wie co ma robić i tak jest. Dlaczego dyżurujecie? Bezpieczeństwo ludzi, jakie tutaj mieszkają i chodzą po ulicy, żeby dzieciaki się nie bały, starsze ludzie, jakie tutaj mieszkają. Jakieś dywersanty, coś popada, zgłaszamy i żeby był porządek. Pierwsze zamówienie to dary na budowany teraz checkpoint w Stryjowie koło Lwowa. Przyjeżdża po nie Weronika, która uciekła z całą rodziną z Kijowa. Działa w obronie terytorialnej, by, jak nam mówi, nie myśleć wciąż o dziadkach i rodzinie wujka, która jest w Mariupolu. Oni już nie mają ani prądu, ani ogrzewania, ani wody, nic totalnie. I on jeszcze kilka dni chodził do... Miał gdzieś auto w jakimś garażu, miał tam taką malutką prądowłączną maszynę i jeszcze ładował telefon, ale od 2 marca już z nim nie ma kontaktu w ogóle. Do czego najbardziej się obawiasz? Obawiam się, że nie zobaczę już nigdy mojego dziadka i babci, które tam zostały. Zbliżamy się do Lwowa. Coraz częściej widać wojsko i budowane zapory na drodze. Jesteśmy na głównej drodze wjazdowej do Lwowa. Jest tutaj ogromny korek, dlatego że tam jest pierwszy checkpoint, gdzie sprawdzane są wszystkie samochody. Tutaj właśnie mamy takie ogłoszenie. Przed tobą jest checkpoint. Przygotuj swoje prywatne dokumenty, opuść okno i jedź prawą stroną. Kolejne zamówienie jest ze szpitala dziecięcego. Przywieźliśmy niezbędne leki, a dla kliniki osób głuchoniemych baterie do aparatów słuchowych. Lwów stoi w ogromnym korku, więc dary niesiemy piechotą. Przechodzimy przez Stare Miasto. Po pierwszych syrenach przeciwlotniczych władze miasta Lwowa zadecydowały, żeby w jakikolwiek sposób uchronić te pomniki, które są na każdym rogu wokół ratusza, przed zniszczeniem. Wprawdzie bezpośrednie uderzenie jakiegokolwiek pocisku zniszczy tą miwecz, ale miejmy nadzieję, że gdyby ewentualnie jakiś atak miał nastąpić w Lwowie, w jakikolwiek sposób zachowa te pomniki.